Zamykając temat Daniela Castellaniego, w środę wraz ze swoim menedżerem będzie negocjował ze związkiem sposób rozwiązania kontraktu, bo działacze, m.in. pan Bogusław Adamski, mówili, że to będzie raczej prosta sprawa. Trener Daniel Castellani, człowiek wysokiej kultury, no ale jednak 150 tysięcy euro rocznie, to nie w kij dmuchał, mówiąc wprost. I podejrzewam, że nikt nie przepuściłby takich pieniędzy, skoro one wynikają z kontraktu. Ta batalia dopiero przed nami. Proponuję zamknąć temat Daniela Castellaniego. Mnie się już nie chce, nie wiem jak wam. Ja powiem tak, myślę, że Kuba tak samo. U nas, my działamy według systemów profesjonalnych. My chcemy być profesjonalistami, czy staramy się na tyle, co potrafimy. Dookoła ludzie, którzy nami kierują, nas zatrudniają, zwalniają, oceniają, też powinni zachowywać się profesjonalnie. Skoro jest napisany kontrakt, my nie znamy jego treści i to nie nam jest taka wiedza niepotrzebna. Musi być wszystko tak, jak jest zapisane na papierze i powinno być zrealizowane. Jakby ten zapis był niekorzystny nawet, po prostu powinien być honorowany, bo po to został podpisany. Panowie, zamykamy temat Daniela Castellaniego, a państwu proponuję jeszcze posłuchać, co mówili ci prominentni polscy działacze po odwołaniu Daniela Castellaniego. Wydaje mi się, że stanowisko zarządu jest wypracowane po wielu spotkaniach. Być może, że część członków zarządu, to trzeba stwierdzić, nie miała możliwości rozmowy z trenerem Castellanim, ale większość rozmawiała i to trzykrotnie, a nawet niektórzy więcej. I mnie się wydaje, że nie jest to decyzja pochopna, tylko przemyślana w trosce o dobro polskiej siatkówki. Kto za Daniela Castellaniego? To jest teraz kluczowe pytanie. Ja wiem, że pan odpowie, jest jeszcze dużo czasu, ale jaka tendencja? Polska, zagraniczna? Są różne tendencje na świecie. W tej chwili tendencja światowa, o czym świadczą wyniki, jest za tym, żeby krajan prowadził daną reprezentację. I takie są również opcje wielu prezesów światowych federacji. Więc to zobaczymy, ale no nie chciałbym uprzedzać faktów. Niech to będzie wypracowane stanowisko wspólne. Całego prezydium wspólnie odpowiadamy, więc wspólnie będziemy na ten temat dyskutować. Jak odbędzie się pożegnanie Daniela Castellaniego? On jest u siebie w ojczyźnie, ale czy skończy się tylko na SMS-ie od prezesa? Nie, ja myślę, że nie, że pan trener Castellani dużo zrobił dla polskiej siatkówki, nie tylko dla reprezentacji, ale również i dla klubu Skry. O tym musimy pamiętać i nie wiadomo, czy nie podejmie jakiejś pracy też w Polsce. Ja uważam, że na pewno umówimy się na jakiś termin i nie będzie to rozstanie się dwóch zwaśnionych stron, ale pożegnanie na takie, na jakie, za to, co zrobił dla polskiej siatkówki, bo musimy powiedzieć, że zrobił też dużo. Na pewno takie pożegnanie, przynajmniej ja będę tą stroną, która będzie lobowała za tym, żeby takie spotkanie się z trenerem Castellanim odbyło i żeby to pożegnanie rzeczywiście było na miarę tego, co dokonał. 13 głosów za odwołaniem, 5 przeciwko, 3 wstrzymujące się. No to różnica jest kolosalna. Myślę, że tutaj nie szukajmy naprawdę sensacji w tym głosowaniu. To każdy wyraził swoje jakby odczucia i swoje tego. Myślę, że tak jakby była kolegialna decyzja, to byłaby jednogłośnie wszyscy podnieść. Natomiast myślę, że dalej ważne jest, co będzie dalej, tak? Co zostanie zrobione, jaka perspektywa. Pamiętajmy, że mamy imprezę u siebie, mamy zespół, który chcemy, żeby wygrywał, a jak nie wygrywał, to przynajmniej walczył. W przeważającej liczbie delegatów panuje przekonanie, że następcą Castellaniego będzie Polak. Potwierdzasz? To nie jest na dzisiaj temat. No ale chyba czasu nie zostało wiele, bo powołanie selekcjonera w marcu, w lutym moim zdaniem nie ma sensu. No ale jest dzisiaj jeszcze październik, także mamy cały listopad. Myślę, że w grudniu już to będzie wszystko wiadomo. No tak, ale gdybyś ty miał jednogłośnie zdecydować, to postawiłbyś na Polaka, czy kontynuował opcję zagraniczną? A jest dużo na ten temat wątpliwości, różnych pomysłów, także poczekajmy.